Witaj! Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnej relacji z doświadczenia bliskiego śmierci. Filmy z tej serii mają na celu wnieść w nasze życie nadzieję, wiarę i pewność o tym, że jesteśmy czymś więcej niż tylko fizycznym ciałem. Ograniczyć strach przed śmiercią i pokazać, że życie po śmierci ciała fizycznego naprawdę istnieje. Dzisiejsza krótka, ale ciekawa relacja Kathleen pochodzi z kanału Heaven Awaits, źródło w opisie filmu. Dowiemy się z niej między innymi o tym, co odpowiedział Bóg na pytanie, czy reinkarnacja istnieje. Zaczynamy! Zatrucie spowodowało niepokój, utratę słuchu i zdolności motorycznych, a w końcu wślizgnęłam się w ciemność. Natychmiast zanurzyłam się w głąb, jakby zjeżdżając w dół szybką windą. Moim jedynym uczuciem było zniżanie się w dół w absolutnej ciemności, w totalnej ciszy. Kiedy zapadanie się skończyło, byłam w najgłębszej, najciemniejszej pustce, jaką kiedykolwiek doświadczyłam. Nagle wszystko stało się dla mnie jasne. Umarłam. Zostałam stworzona przez Boga. Bóg był rzeczywistością, ale ja nie byłam z Nim. Jak się potem okazało, On był ze mną, ale ja tego jeszcze nie wiedziałam. Próbowałam coś zobaczyć, ale nie mogłam. Zaczęłam słyszeć dźwięki i to, co usłyszałam, było ekstremalnie dokuczliwe i w końcu nie do zniesienia. Jak te dźwięki narastały w swojej intensywności, zdałam sobie sprawę, że to były głosy. Niezliczone głosy wielu, wielu dusz. Nic nie mówiące, tylko płaczące i lamentujące. To były najbardziej udręczone i pełne żałości głosy, jakie kiedykolwiek słyszałam. Z każdym mijającym momentem narastały, aż uświadomiłam sobie, że były ich miliony. To było nie do zniesienia. Musiałam się wydostać z tego miejsca, ale jak? Nie miałam ciała ani głosu. W końcu, gdzieś głęboko w moim duchu, zaczęłam krzyczeć tak mocno, jak mogłam. Usłyszałam mój własny głos, odbijający się echem: Boże, pomóż mi! Następna rzecz, jaka się wydarzyła, to gigantyczna dłoń zniżyła się i przemieściła pode mnie, a następnie podniosła mnie z otchłani. Zostałam zabrana w górę i w górę. Udręczone głosy zanikły i nastała cisza. Zaczęłam znów widzieć i uświadomiłam sobie, że poruszam się w górę, oddalając się od ziemi. Po chwili dotarłam do pewnego miejsca i byłam zmieszana. Byłam zaniepokojona tym, co mi się stało, to znaczy tym, co się stało mojemu ciału. Znalazłam się przed grupą ludzi. Czułam, że w jakiś sposób ich znam. To było tak, jakbym znała ich z dawnych czasów. Wiedziałam, że oni wiedzą, kim jestem. Wydawało się, że oni bardzo mnie kochają i byli ogromnie szczęśliwi, że mnie widzą. Nie mogłam rozpoznać ich twarzy, ale byłam pewna, że ich znałam i kochałam gdzieś, kiedyś. Jedna z tych osób wydawała się być moją babcią, ale pomimo usilnych prób nie mogłam rozpoznać jej twarzy. Pytałam ich, a co z Kathy? Byłam bardzo zaniepokojona tym, co mi się stało. Oni powiedzieli mi, abym się nie martwiła o nią, o moje ciało, moje poprzednie ja. Powiedzieli mi, że teraz jestem z nimi i to wszystko, co się liczy. Powiedzieli mi, że muszę z nim porozmawiać i wskazali mężczyznę, który był daleko. Natychmiast znalazłam się w jego obecności i długo rozmawialiśmy. Nie mogłam usłyszeć jego głosu, ale jego myśli były natychmiast transferowane do mojej świadomości, a moje do jego. Pamiętam, że zapytałam go, jak to się stało, że tu jestem. Powiedział mi, że mnie stworzył, że jego pragnieniem było, abym była tam z nim. Powiedziałam mu, że to miejsce było bardzo cudowne i że ja wiem, że nie zrobiłam w życiu nic, abym zasłużyła, aby być w tym pięknym miejscu z nim. Ponownie powiedział mi, że stworzył mojego ducha na początku i zawsze tęsknił za tym, abym była z nim w tym miejscu. Nalegałam, że nie zasługuję na jego miłość i że nie uważam, abym powinna tam być. Zaczął odpowiadać na moje pytania. Sprawił,
że zrozumiałam, że On mnie stworzył i kocha mnie tak bardzo mocno. Jego duch przeniknął mojego ducha wraz z Jego niesamowitą miłością. Uświadomiłam sobie, że miłość, którą właśnie doświadczyłam od mojego Stwórcy, była inna od każdej miłości, jaką znałam na ziemi. Nawet tej od mojej babci, która bardzo mnie kochała. Jej miłość nie mogła się równać z miłością, którą ten, mój ojciec, właśnie mi pokazał. Wiedziałam, że on ma odpowiedzi na wszystkie pytania, więc zaczęłam go pytać o sprawy, które najbardziej mnie zastanawiały. Dlaczego jest zło? Jego odpowiedź: ponieważ jest dobro. Zapytałam, jak ktoś, będąc jaki jest, może być dopuszczony do bycia w tym domu Boga? On sprawił, że zrozumiałam, że On wie o mnie wszystko, że byłam jaka byłam, ponieważ On sam zaprojektował mnie, abym była dokładnie, precyzyjnie taka, kim byłam. I jakakolwiek byłam, byłam wciąż Jego stworzeniem, Jego dzieckiem i On kochał mnie tak bardzo. Zapytał, czy wiem, że umarłam. Powiedziałam, cóż, tak, wydaje mi się, że wiem, że umarłam. Zapytałam go, proszę, powiedz mi, gdy my, Twoje dzieci, zaczynamy egzystencję, czy my żyjemy tylko jeden raz, czy żyjemy znów i znów? On powiedział, to jest tak. Zabrał mnie do wejścia do sali. Staliśmy tam i patrzyliśmy na te długie pomieszczenie i tam były miliony, miliony drzwi, które prowadziły do wyjścia z tej sali. Uświadomił mnie, że tam było wiele wyborów dostępnych dla mnie i że ta możliwość wyboru jest dokładną odpowiedzią na pytanie, które zadałam. Wybór należał do mnie. Sprawił, że zrozumiałam, że mogę wybrać, aby pozostać tam, gdzie byłam, że mogę wybrać przejście przez salę i wybranie drzwi. Uświadomił mnie, że wybranie drzwi będzie moim wyjściem z nieba i narodzę się ponownie z łona jakiejś kobiety gdzieś na ziemi. Zapytałam, ale skąd mogę wiedzieć, które drzwi wybrać? Odpowiedział, że drzwi, które wybieram, to mój wybór. Nie mógł pokazać, jakie to będzie życie. To była zagadka. Zapytałam, czy musimy wybierać kolejne drzwi i żyć znów i znów? To byłoby dla mnie piekłem, ponieważ to, czego doświadczyłam, w dużej części było bardzo smutne i pełne rozpaczy. On powiedział, że niektórzy ludzie wybierają, aby wracać znów i znów. On nie wymaga tego od nich. On chce, aby zostali z Nim, ale On rozumie moje uczucia. Wyjaśnił, że gdy wybieramy, aby Go opuścić, On usuwa wszystkie wspomnienia o poprzednich życiach, ponieważ nie chce, abyśmy się martwili. On chce, aby życie było czymś dobrym dla nas wszystkich. Następnie ponownie podkreślił wszystkie moje wybory i wlał we mnie swoją miłość. Następnie zapytał, teraz, dlaczego chcesz mnie opuścić? Nie pamiętam, jak odpowiedziałam. Zapytał, teraz, jak się czujesz, będąc umarła? Powiedziałam, że nie przeszkadza mi to tak bardzo, ale że jedynie żałuję tego, że nie miałam szansy pożegnać się z moimi rodzicami. Następną rzeczą, jaką stałam się świadoma, zdumiewająco, zadziwiająco, niespodziewanie, było to, że ponownie byłam w swoim starym ciele, nie uświadamiając sobie, że dokonałam wyboru. Wybrałam opuszczenie mojego wszystko miłującego, wszystko akceptującego niebiańskiego Ojca po to, aby wrócić i pożegnać się z moimi rodzicami. Mój Boże, z czego zrezygnowałam? Stałam się przerażona i zrozpaczona tak, że nie można wyrazić słowami. Więc znów tu byłam, z powrotem w tym świecie. Wybrałam życie, które dla siebie zaplanowałam. Dokładnie to otrzymałam, możliwość pożegnania się z moimi rodzicami. I tak ta historia toczy się dalej. Mój tata umarł 4 lata później. Wciąż żegnam się z moją mamą. Na tym kończy się relacja Kathleen. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.